Bounce, do łajciora. Zaraz ci rozkurwiełem. Tak, więc to jest. To jest vlog. Super vlog. Nie jest zimno. Jak ty się ubrałeś? Ubrałeś spodnie narciarskie? Nie. Ja też nie. Ja też? On też nie. Codzienne vlogi. No, wczoraj nie było, bo się uczyliśmy i dużo jeździliśmy. Byliśmy bardzo zmęczeni, nie było czasu. Ale teraz pokażę wam się filmiki z tego, co wczoraj było. On nagrywał. Ja troszeczkę nagrywałem się, tam można zagrać. Patrz, jak leci bokiem! Ej, my, ja też tak. Ej, my też będziemy bokiem lecieć chyba. Tak? Nasze nowe hasło do pokoju. Abuelita 69. Czemu wy tak zmieniacie to hasło? Żeby każdy wiedział. Lecimy bokiem. O Boże! Deja vu, I just feel in the space before fire on the street. W tym samym momencie zaczęliśmy śpiewać. And it's such a fun mystery. Kurde, zimno tu jest. No, mam super kocyk. Wow. Czerwony nos. Deja vu. Ale piękne okulary. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ejo. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców, ale starego nie mam. Będą lecieć iskry. Patrz na niego. Patrz na Kaspra. Kasper? Czemu Kasper sam ciągnie sam? Stanął chłop. Hejko. Witam wszystkich. Jaki pocieszny. Pocieszny chlebek. Patencki. O, góry! Hej wszystkim. Naprawdę. Ja sobie... Maksiu! Maciek! Jest. Maciek, tylko Maciek nas nie Maciuś! Odwróć się! Tylko Maciek nas nie lubi. To Maciek się obraził. Piękny rower. Wow. Trzeba ukraść. Widzicie piękne góry? Tutaj mamy piękny tarpak, a tam dalej mamy piękne góry, z których widzicie to drzewo, to nie było ścinane. No. Spójrzcie tam, proszę wam pokazać tą łódkę. Nie, tu, tam może być to drzewo ścinane. Mateusz, widzisz te piękne góry? Tam jest mój dzień. Właśnie, bo Heidi szuka psa. A ojca? Siedzi w jaskini. Nie ma, zjadłem go. Poszedł po mleko.
kurde. A tam co jest? Tutaj jestem ja. O, jakie ładne góry. Wow. Cudowne. Ale by się fajnie na nartach zjeżdżał. Bez przesady. Nie. Jesteś ucieszony. I z takiego to będzie się sensu. Buduje chyba chaty. Albo a brwi? A brwi też masz po chatę. A nie. Dużo dziewczyn. W ogóle ciotce nie zapisujesz. Mata Montana. Nie chcę mi się. Mój ziomo w pierwszej, ja rozdzierałam Amsterdam 1 września, bo to wydano od 3, to myślałam, że... Dobrze. A ja mam za kola. Ciepło mi. Masz tam ciepło. Mam ciepło. A zamoczysz? Słucham? A zamoczysz? Nie. Nie? W dresach. W dresach fajnie. Poodpowiadamy na pytania. Zadawaj pytania jako jakiś gość. Jak wam się jeździ na koniu? Dobrze. Kolejne pytanie. Jak... ile lat ze sobą chodzicie do szkoły? Od 4 klasy, czyli 4 lata. Czemu tak? No bo nas Wełnina przyszedł. A. Bo Wełnina nie mają szkoły, nie to co ty, Buzkowiek jakiś. O, patrzcie, góra, będziemy teraz zjeżdżać. Tak? Trzymaj mocno. Może jeszcze będziemy dłużej? Trzymaj mocno smartfon. Może nawet będziemy dłużej, jak pójdziesz do informatyka. Patrzcie, jakie mam fajne fioletowe okulary. No. Filtr. Wow. Bardzo fajny. O, ja, ale zrywny ten koń. A bardzo nas ciągnie taki biały i czarny. Jaki ładny. O, peki. Peki są fajne. Trzymaj ją teraz, trzymaj mocno ty. O, się stało. No, patrz jak. A, się rwie. Mateusz! Chodź, bo mi chowaj smartfon! Nie! Mateusz, nie pchaj mnie! Chowaj smartfon! Nie, ja go trzymam mocno. Przepraszam, Maksiu. Maksiu, przepraszam cię. Maksiu, przepraszam cię. O, ski, pocieszny ski. O, gentleman. Za ile będzie ski zmyły? Bo ski jaki? Bad boy. Bad boy. Bad boy. Proszę jak bad boy. I będę tego chodzić tam. Cieli taki bad boy. A tutaj widać rozgrywka bilardowa. Pa. Marta z... Proszę o nie. A i Bartosz ma całe, a Max ma te jakieś nazwa. Połuki? Czyli właśnie czekam, tak? O, patrz się na to, patrz się na to. O, ale patrz się na to. Ślizga. No, widać tutaj piłkarzyki są. No, Bartosz. Oraz ping-pong. Maciek Sado, teraz ten pufcia, wiesz, za kogo masz się brać? To jest Maciek Sado. Jest tak, na takiej wysokości jestem, tak, on jest taki. A to hajtuś. Cześć! Tak. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj unboxingujemy taką oto płytę Maty, 100 dni do matury. Jest to płyta Hatiego. On nie wie, że ją unboxingujemy, więc nie przedłużając, zacznijmy od rozerwania folii. Hatie mnie za to zapierdoli. Nie pokazujemy mu tego. Tam bardzo zsył, tak. Unboxingujemy mu płytę. Jim uwielbia płytę. Tak się prezentuje płyta bez tego. I zajrzyjmy coś w środku. Bartosz, co ty się tak łazisz na tą płytę? Są wlepy? Sprawdź. Chyba nie ma. Zresztą sprawdzę. Mi się podoba koszulka. Nie ma wlep. Nie ma wlep, ale mam tu takie piękne. Pokaż. Maty. Pięk. I kolegów. Jego. Jego kolegów. No. Tak, czy całe gąbało 3-3. Gąbało. Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Maksowie widać też. Co? No tak patrzysz na tą płytę. Może pokaż jeszcze płytę? O! Tylko płyta. A teraz mu tak zgnieć. Taka piękna, szara płycha. Pokaż. Płyta. Nie, pokaż. No ładna. Na której jest... Nie, to jest szara. Szara. Szaro-niebieskie. No, szaro-niebieskie takie już. Piękny niebieskie. Piękny znaczek Gąbało 3-3 i SBM-u. Tak pachnie szlenowością. To teraz może... Przeczytaj może jak są piosenki. Właśnie, to chciałem powiedzieć.
na tej płycie mata 100 dni do matury znajdziemy intro, bibliotekę trap, piszę to na matmię, konkubinat, homoludens, kafe PRL, tango, pato inteligencja, halleluja cover, żółte flamastry i grube katechetki, mata Montana, lezore, wiem, wino sangrita, nero, gombao 3-3, 100 dni do matury i teraz przejdziemy do bonus tracków. Bonus track, schodki oraz drugi bonus track. O, schodki, fajna piosenka. Drugi bonus track to prawy do lewego. Dobrze, płyta kosztowała 39,99. Zakupiliśmy ją w Empiku w... Hajki zakupiliśmy. Zakopanem. Zakopanem. Na Kropówkach. Na Kroplówkach. Przynieśliśmy od Maćka. Zapakujemy to z powrotem. Chciałbym sobie kupić płytę Sebastiana Czekaja. Rockstar, ale no to już może nie w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie.